Kolejny nasz materiał, który chcemy zaprezentować naszym widzom z gminy Sławatycze, bo dużo się ostatnio dzieje i stoimy właśnie w jednym z takich miejsc, gdzie właśnie się dzieje. Gdzie jesteśmy dokładnie, panie wójcie? W gminie Sławatycze cały czas się coś dzieje. W tej chwili jesteśmy na skrzyżowaniu dwóch dróg, drogi gminnej i drogi wewnętrznej w miejscowości Liszna. Te drogi właśnie są wykonywane w technologii betonu asfaltowego. Wartość tych dróg to jest około 0,5 miliona złotych. Dofinansowanie zdobyliśmy praktycznie, można powiedzieć, w 100%, ponieważ część jest finansowana z funduszu COVID, natomiast budowa tej drogi gminnej, która prowadzi tutaj do pól i gospodarstw, jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje województwo lubelskie. No i oczywiście wszelkiego rodzaju projekty i uzgodnienia, to już jest po stronie gminy. Odcinki wydaje się krótkie. Odcinki są krótkie, ale są takie, można powiedzieć, newralgiczne, dlatego że w tym miejscu są zjazdy do gospodarstw rolnych i tak naprawdę już dalsza część to już są praktycznie pola i takie, można powiedzieć, zabudowania kolonijne. Natomiast tu jest taka jeszcze zwarta zabudowa, ale właśnie zabudowa rolnicza i no niestety w czasie jakichś opadów deszczu czy innego typu zdarzeń, roztopów, to tutaj do tej pory było po prostu dosyć grząsko i nie można było przez ten odcinek właśnie przejechać nawet do pól i do gospodarstw rolnych. I to do wakacji myślę, że to zostanie zrealizowane. Do wakacji zostanie zrealizowane. Myślę, że w miarę szybko, dlatego że już wykonawca tutaj szykuje podbudowę z kamienia, więc myślę, że lada moment, myślę, że do końca czerwca zostanie wykonane.